went away. I łódka odpłynęła. To była miniaturka. Where's my boat? Where's my boat? Gdzie jest moja łódź? Chłopiec tak płakał. It was looking and looking. Can you look over here? Look, 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 look. Słuchajcie, sprawdźcie, może gdzieś koło was jest ta łódka. And the father and the boy were looking over there. Where's the boat? Szukali, szukali. Popatrzycie, popatrzmy razem, czy nie ma gdzieś tu łódki. Widzicie, może łódka? Nie ma. So the boy and his dad went home. Więc chłopiec i tata poszli do domu. And they got back to their house. Bye bye. I wrócili do domu. And the boy began to talk to his mother. I chłopiec zaczął rozmawiać z jego mamą. Where did my boat go? She said, it will reappear sometime soon. Just have a little faith. Chłopiec porozmawiał z mamą, mówi, mamo, jak myślisz, gdzie jest moja łódka? A mama jej odpowiedziała, mu odpowiedziała, synu, zobaczysz, pewnego dnia się znajdzie. Miej troszkę wiary. She said, why don't you go to the market for me and buy some bananas? Powiedziała następnego dnia, wiesz co, synu, potrzebuję, żebyś poszedł do sklepu i kupił mi trochę bananów. So he went to the market. Więc poszedł do sklepu. And while he was walking around, he looked into a window of the shop. I kiedy tak sobie szedł do tego sklepu, rozejrzał się i spojrzał and na wystawę. He saw something. That's my boat. To jest moja łódka. Zobaczył na wystawie jego łódkę. And the boy said, Shopkeeper, właścicielu, ty masz moją łódkę. Little boy. Mały chłopcze. That is not your boat. To już nie jest twoja łódka. This is my boat. To jest moja łódka. And if you want it, i jeśli ją chcesz, you will have to pay for it. Będziesz musiał za nią zapłacić. But the little boy did not have money, so he had to go find some work to do. Chłopiec nie miał niestety pieniędzy, żeby za nią zapłacić, więc musiał znaleźć pracę. And he worked so hard that his back and his hands began to hurt. I bardzo ciężko pracował, aż bolały go jego ręce. And he came back to the shopkeeper the next day. Wrócił następnego dnia do sprzedawcy. And he said, shopkeeper. Właścicielu sklepu, właścicielu. Here's the money. Proszę, oto pieniądze. Here's your boat, boy. Proszę, oto twoja łódka, chłopcze. I hope you enjoy. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił. And so the boy at last he had his boat back. I chłopiec tak bardzo się cieszył, że odzyskał swoją łódkę. Now can you help me? Can you hold the boat in the air like the little boy? Wyobraźcie sobie, że macie tą łódkę w ręce. Wszystkie dzieci, pokażcie rączki, jakbyśmy trzymali tą drogocenną łódkę w ręku. And the boy looked at the boat and he said... I chłopiec... Little boat. Mała łódko. You are twice mine. Jesteś podwójnie moja. First I made you. Najpierw, gdy cię stworzyłem, and now I have bought you back. I teraz, gdy cię odkupiłem. Say that with me. Say, first I made you. Powtórzcie za mną. Pierwszy raz cię zrobiłem. And then I bought you back. A drugi raz cię odkupiłem. Can you clap for my puppets? Thank you for the story. Będziemy bić brawo dla pacynek. Pięknie to zagrały. Now, boys and girls, you are like that boat. Widzicie, chłopcy i dziewczynki, wy jesteście jak ta łódka. Because we have done bad things, we walk in darkness, not in light. Ponieważ robimy złe rzeczy, chodzimy w ciemności, nie w światłości. Because just like the wind came and blew the boat away. Tak jak ten wiatr, który zdmuchnął tą łódkę. When we fight and when we disobey. Kiedy my walczymy, jesteśmy nieposłuszni. We are separated from God. Jesteśmy rozdzieleni od Boga. From the one who made us. Który właśnie nas stworzył. But you see, God had a plan. Ale widzisz, Jezus, Bóg miał plan. And the Bible says that he sent his son Jesus. I Biblia mówi o tym, że on posłał swojego syna Jezusa. Everyone say Jesus. Możemy wszyscy powiemy dziedzieć Jezus. Wszystkie dzieci. Say Jesus. Jeszcze raz głośniej. Jezus. A teraz powiedzcie, Jezus mnie kocha. Jezus mnie kocha. Jesus loves you so much that he died on the cross. Can you put your arms like this? Jezus cię tak bardzo kochał, że poszedł na krzyż. Zrobimy taki krzyż z rąk? Wszystkie dzieciaki. Jasne.
The Bible says God loved the world so much that he gave his only son. Biblia mówi o tym, że Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego syna. That whoever believes in him will not die, but have everlasting eternal life. Aby ten, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My friends, just like the little boy's hands and back hurt, Jesus, his hands and his back hurt too. Widzicie, tak jak ten mały chłopiec musiał tak ciężko pracować, że aż go wszystko bolało, tak Jezusa też to bolało. Because they beat his back so that you could be healed. Bo on był biczowany, żebyś ty mógł być zdrowy. And they put nails in his hands and his feet. I położyli gwoździe w jego rękach i w jego nogach. And a crown of thorns on his head. I położyli cierniową koronę na jego głowę. Because you see, our hearts are dirty and we cannot go to heaven with the sin in our hearts. Bo widzicie, nasze serca są brudne, nie są czyste i z takimi sercami nie możemy pójść do nieba. We need soap that will wash us clean. Potrzebujemy takiego mydła, który nas oczyści. How many of you ever go play in the dirt? Do you play in the dirt? And your hands are dirty? Myjecie czasem ręce? Macie brudne ręce? Popatrzcie na swoje ręce. Can you go eat dinner with your dirty hands? Czy można iść zjeść obiad z brudnymi rękoma? Yes. Your mom will tell you go wash them. Mama powie, stop, idź je umyj. Well, you see, if you want to go to God's party in heaven, you need your heart cleaned by the blood of Jesus. It's the only soap that gets sin off. Jeśli chcesz mieć najlepsze przyjęcie na jakiekolwiek brałeś udział w niebie, to też potrzebujesz takiego mydła i tym mydłem jest właśnie krew Jezusa. You see, but after Jesus died, he was buried behind a stone with two soldiers guarding it. Biblia mówi o tym, że kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, został pochowany w grobie i przy grobie stali żołnierze i pilnowali tego grobu. Now I need everyone to stand up, please. Chciałbym, żebyś teraz wszyscy wstali. Everyone, stand up. Wstajemy wszyscy, wstajemy. Everyone stand up, stand up. Stajemy, wszystkie dzieciaki wstają. Kids, help me stand up, please. Potrzebujemy waszej pomocy, wstaniemy wszystkie dzieciaki. Okay. We're going to show you what Jesus did after 3 days in the grave. Pokażemy wam teraz, co zrobił Jezus po 3 dniach leciał w grobie. Go down like this, like this, like this. Chowamy się wszyscy tak? And we're going to count to 3 and we're going to jump up and say alive. I teraz wszystkie dzieci na 3, jak policzymy, mówimy żywy. 1, 2, 3. Alive! Only in Polish. A teraz po polsku. Let's do it again. Liczymy. 1, 2, 3. Żywy! Oh, they're not awake. Let's try it again. Ja mam wrażenie, że wyście dzisiaj nie jedli obiadu. Ja bym chciała, żeby to dzieciaki wszystkie zrobiły i krzyczyły tak, żeby nas tam na Piotrkowskiej było słychać. Żywy, dobra? 1, 2, 3. Żywy! One last time so they can hear you all the way down Piotrkowskiej. Jeszcze raz, żeby tam na końcu Piotrkowskiej nas usłyszeli, powiemy Jezus żyje, dobra? 1, 2, 3. Jezus żyje! Amen! And Amen. He is standing here and he's knocking at the door of your heart. I on teraz stoi i puka do drzwi twojego serca. And he wants to come in. I chciałby wejść. And he wants to be your friend. I chciałby być twoim przyjacielem. And he wants to be your best friend. A nawet chciałby być twoim najlepszym przyjacielem. But you have a choice to make. Ale masz wybór do podjęcia. You know, the Bible says that Jesus is the only way to God. Biblia mówi o tym, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. If your friend wants to come and play, you have to open the door. Jeśli organizujesz przyjęcie i zapraszasz ludzi, to ty chcesz, żeby oni przyszli, oni muszą podjąć tę decyzję. So you have to choose to say Jesus come into my heart. Więc ty też musisz podjąć decyzję, czy chcesz, aby Jezus był w twoim no. sercu. Everybody look this way. Everybody stand wszyscy this way. Patrzymy w tamtą stronę. Point your hand this way. Patrzymy na tamto drzewo, w tamtą stronę. Walk in place. Idziemy w tamtą stronę. If you've been doing bad things, going the wrong way, wrong choices. Jeśli robimy złe rzeczy, podejmujemy złe decyzje, to idziemy w tamtą stronę. Lying and cheating and kłamiemy, oszukujemy, jesteśmy nieposłuszni. Say stop. Ale trzeba powiedzieć stop. In Polish. Stop. Stop. Dzieciaki mówią stop. And jump and turn. I trzeba się odwrócić w drugą stronę. And follow Jesus. I idziemy za Jezusem. The Bible calls that to repent from our sins. To znaczy odwrócenie się od swojego grzechu. So you have to choose to turn away and to follow Jesus. Turn away from your sin and follow Jesus. I to znaczy odwrócić się od tych złych rzeczy i podążać za Jezusem. Because even one sin, no. Even one sin can send you to hell where the devil lives. Biblia mówi o tym, że nawet jeden grzech może posłać nas do piekła. But one choice to make Jesus the king. Can you put the king crown on your head?
King, ale jedna decyzja, żeby uczynić Jezusa swoim królem, taka korona. Jesus wants to be the king of your life. Jezus chce być królem twojego życia. The number one, say number one. Powiedzcie numer jeden. Your Lord and your leader. Mój Pan i mój lider, mój Pan. And so right now we're going to pray a prayer together. Więc teraz razem się pomodlimy. And if you believe that Jesus died for you, jeśli wierzysz, że Jezus umarł też za raise ciebie, your hand, raise podnieś your hand. Podnieś swoją rękę, jeśli wierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie. Raise your hand if you believe Jesus died on the cross. Podnieś swoją rękę, jeśli wierzysz, że Jezus umarł za ciebie. Raise your other hand if you believe Jesus came back alive. Podnieś swoją rękę, jeśli wierzysz, że Jezus żyje i wróci tutaj. Now stand up if you want Jesus to be the king of your heart. Stan, jeśli byś chciał, żeby Jezus był twoim przyjacielem i panem, pomachaj do mnie. You know this message is not just for the kids. Ta wiadomość nie jest tylko dla dzieci. Because Jesus loves you whether you are one or 101. Jezus cię kocha, czy masz rok, czy masz 101 lat. And right now we're going to pray a prayer to invite Jesus to be the king of our hearts. I teraz pomodlimy się taką modlitwą o to, żeby Jezus był królem twojego serca. So I'm going to pray in English, and if you speak English, you pray after me in English. Ja się pomodlę po angielsku, jeśli chcesz, możesz powtórzyć to po angielsku. And then my translator is going to pray in Polish, and then you can pray after her in Polish. A potem tłumacz pomodli się po polsku, a ty możesz pomodlić się za nią. If you want Jesus to be your friend, raise your hands. Jeśli chcesz, żeby Jezus był twoim przyjacielem, podnieś swoją rękę. If you choose Jesus to be your Lord, raise your hands. Jeśli wybierasz Jezusa jako swojego przyjaciela, prawa, podnieś rękę. If you choose to turn from your sins and make heaven your home, raise your hands. Jeśli podejmujesz decyzję odwrócić się od życia, let's pray. Podnieś rękę. Repeat after me. Powtórzcie za mną. Say Jesus. Jesus. Jezu. Jezu. Come into my heart. Come into my heart. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. I believe you died on the cross. I believe you died on the cross. Ja wierzę, że ty zmarłeś na krzyżu. Ja wierzę, że ty zmarłeś na krzyżu. Thank you for rising from the dead. Thank you for rising from the dead. Dziękuję, że zmartwychwstałeś z grobu. Everyone, pray together. Let's all say this out loud together. Say, Jesus, I turn from my sin. A teraz powtórzmy razem. Jesus, I turn from my sin. Jesus, I turn from my sin. Jezu, odwracam się od moich grzechów. Come on, Jezu, odwracam się od moich grzechów. Powtórzmy to razem. Can you help me, everyone, everyone? Say, Jesus, be my Lord. Jesus, be my Lord. Jezu, bądź moim Panem. Jezu, bądź moim Panem. One more time. Jesus, be my Lord. Jesus, be my Lord. Powtórzymy razem. Jezu, bądź moim Panem. Jezu, bądź moim Panem. I turn from my sins and I turn to you. I turn from my sins and I turn to you. Ja się odwracam od moich grzechów i idę do Ciebie. Ja się odwracam od moich grzechów i idę do Ciebie. In Jesus' name, amen. W imieniu Jezusa. Amen. Can you say amen? Amen. Amen.